Nagrywasz już? Tak. Raz, raz, raz. Raz, raz. Myślę, że jest całkiem dobrze. Na dziewiątkę dać? One, two, three, four. Tak, może być? Ale to tak trzeba mówić do tego, nie? No, trzeba, trzeba. Czekaj, czekaj. Na ósemkę dam. Jakie derpy. No to mów. To czekaj, to... No. To tak będzie dobrze? Tak. Tak? Tak? Tak. Jesteś pewna? Jestem. Bo ja nie. Czekaj, mi się wstydzę. Że się zrobiłem mokry, było gorąco. Nie wiem. Pod publikę. Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy was ostatni raz. Rip. Rest in peace. Boże, nie. Może się coś później powycina, nie? Może, no, może będzie zabawne. No. Chcieliśmy wam z Asią wspólnie coś zakomunikować. Mianowicie chodzi o to, że rozstajemy się. Podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Spędziliśmy ostatnie 5 lat wspólnie w Krakowie. Przeżyliśmy COVID-a. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil. Nie wiem, czemu tego COVID-a w ogóle tutaj wtrąciłem od samego początku, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, nie? Może wiesz. Grube przeżycie, no. To były jednak 2 lata, więc... 2 lata COVID-a, no, wiesz. Tak. Może dlatego, że dużo nagrywaliśmy z tego okresu. A bo najwięcej czasu wtedy nie razem spędziliśmy. Wtedy. Tak, to chyba dlatego. Dobra, nieważne. Mhm. Tak. Czuję się, jakbym pierwszy raz film nagrywał, nie? To poczekaj, to ja to powiem. No powiedz. No więc chcieliśmy wam, drodzy widzowie, zakomunikować, że właśnie rozstajemy się z Damianem. I w sumie czemu chcieliśmy wam to Ale powiedzieć? Ale ty się ze mną rozstajesz, czy twojego? Mojego. A tak ty się ze mną nie rozstajesz? Nie da się rozstać. Jak? A, no tak. Jak jesteś istotą wszechobecną i duchową, to... Grubo, nie? No, nie da się. Generalnie chcielibyśmy wam powiedzieć, że to jest najzabawniejsze, najsłodsze i najbardziej urocze rozstanie w moim życiu. I nie wiem, co mam powiedzieć. Generalnie jakby, wiecie, połączyła nas obecność miłości, którą wspólnie odkryliśmy na drodze duchowej. Spędziliśmy wspaniałe, piękne, cudowne chwile, ale doszliśmy do wniosku, że w tym momencie naszego życia nasze drogi się rozchodzą. Mamy nieco inne wizje, a nawet może bardziej niż nieco. I stwierdziliśmy, że lepiej nam będzie po prostu, jeżeli nasze drogi się rozejdą. I podjęliśmy wspólnie taką decyzję, żeby nagrać to wideo, bo wiemy, że znaczna część widzów projektu zna nas praktycznie od samego początku. Asia była jednym z pierwszych moich widzów. Tak, pamiętam 40 subskrypcji na kanale jeszcze. Tak, byłam wtedy w Anglii. No. To niesławne wideo, jak jem orzeszki na stacji B. Na stacji Już go nie tej, ma. Stacji PKP. Tak, tak. Także no, dużo spędziliśmy czasu ze sobą. Dużo się od siebie, myślę, nauczyliśmy i o sobie też. I to był bardzo cenny czas. Myślę, że było to jakiegoś rodzaju przeznaczenie, żeby ten czas ze sobą przeżyć. No i jak dojrzeli ludzie, podejmujemy taką decyzję, kiedy chcemy iść w dwie różne strony, a niestety nie możemy razem. Na szczęście to rozstanie jest możemy, bardzo... Możemy, tylko nie chcemy. Wszystko nie możesz, chcemy tylko iść nie razem, chcesz. Tak, nie chcemy już iść razem. I tak naprawdę to ja jestem bardzo wdzięczna za te lata, to w sumie tak do ciebie bardziej, i za te lata i jeszcze też za to, że jesteśmy w stanie to rozstanie przejść w takim właśnie, wydaje mi się, dość w taki łagodny sposób i po przyjacielsku tak naprawdę, że wciąż nie robimy sobie jakichś problemów z tego tytułu i po prostu wydaje mi się, że to jest fajne, warto się tym podzielić. Warto też może pokazać taką perspektywę, że tak się w ogóle da zrobić, że można się po prostu rozstać tak duchowo, w zgodzie i w nie robić tego problemu, tak, ani dramatu,
nie mieć sobie za złe, nie przeklinać kogoś, nie tak. wyzywać, a życzyć nie też płakać, szczęścia, nie tak. jęczeć, nie stękać, nie marudzić, nie wyzywać, że o, kobiety są tacy, takie, a mężczyźni tak. są tacy, o, życie nie ma sensu, nie ma miłości. Gówno, prawda, jest miłość, życie ma sens. A ja chciałem wam po prostu powiedzieć, że wszystko jest dobrze, między nami też jest dobrze, wszystko się dobrze poukłada i miśki, generalnie ja się będę wyprowadzał z Krakowa, ale może nie będę spoilerował na razie tego, co będę robił dalej, tylko sami się przekonacie, nie? Taki, wiesz, to be continued, nie? To be continued. No i generalnie powodzenia dla was wszystkich również. Dalej jesteśmy, dalej ja też jestem z serduchami wszystkich ludzi, którzy dzięki Damianowi poznałam na tym niesamowitym kanale tutaj Odnajdź Siebie. Cudownych, wspaniałych istotki, z którymi dalej będę mieć kontakt i tak dalej, ale po prostu ku jasności chcemy wam powiedzieć, żebyście się nie zastanawiali w przyszłości, dlaczego tak, tak a nie inaczej. Nie spamujcie mi ani Asi, wiecie. A czemu nie jesteś Damianem? A czemu nie jesteś Zasią? A coś tam, bo coś nie. tam. Bo nie, bo podjęliśmy taką decyzję. Nie? Bo chodzi też o to, że bardzo duża ilość ludzi, takie mam poczucie, ma poczucie, że nasz związek jakby jest, nie wiem, idealny jakiś, nie? W tym sensie. Oczywiście jest idealny dla mnie, jakby nie mam z tym problemu, żeby to powiedzieć. Natomiast, no, jakby on się tu kończy i już dalej go nie będzie. Tak, tak, tak. Tak, czasami jest lepiej i życzymy wam takiej odwagi, żebyście umieli takie właśnie trudne decyzje podejmować też. O właśnie, bo to też chcieliśmy wspomnieć, że generalnie odczuwaliśmy bardzo duże poczucie winy, żeby się rozstać, bo mieliśmy taką, nie wiem, jakąś społeczną presję, że generalnie rozstanie to jest jakaś forma porażki, nie? Że wiecie, że zbudowaliśmy coś razem i naprawdę by między nami super mieliśmy związek, tak, super relacje, no ale stwierdziliśmy, że chcemy się rozstać, czuliśmy po prostu poczucie winy i przez to poczucie winy bardzo długo to przeciągaliśmy i bardzo długo żeśmy się z tym męczyli, żeśmy się wahali, byliśmy trochę niezdecydowani, no ale finalnie żeśmy to przezwyciężyli i dojrzeliśmy do tego, że jednak czasami miarą dojrzałości jest, żeby się po prostu rozstać, żeby nie ciągnąć czegoś, co nie ma sensu i to jest oznaka twojej dojrzałości, a nie, że ciągniesz coś na siłę, bo uważasz, że jak coś skończysz, to jesteś słaby i. Tak. I czasami. I odniosłeś jakąś porażkę, to chciałem powiedzieć. Dokładnie, dlatego myślę, że warto nie popełniać takich błędów i uczyć się też ze swoich, nie? Tak. Takie truizmy, ja już nie truizmy, mam co powiedzieć. No, nie? Tak, nie mam co powiedzieć. No, ale, jak ale nie masz, super, to ale to w ogóle mówisz. Super przygoda, nie? Tak mi się wydaje, że ta przygoda z tym kanałem naprawdę super i te różne rzeczy, które tam się zadziały. Świetna sprawa, w ogóle warto poznawać siebie, odnajdywać siebie, szukać siebie poprzez relacje również, której mieliśmy okazję doświadczyć, więc to też jest droga bardzo duchowa. Właściwie życie jest bardzo duchowe. Życie, miałam nie życie mówić jest o duchowości, duchowe. Ale tak, no, życie samo w sobie jest duchowe. I każda chwila jest duchowa, więc słuchajcie, rozstania też są duchowe, nie? No jakby wiesz, no, tak jak powiedziałeś, no jakby się nikt nie rozstaje, bo jakby zawsze wszyscy jesteśmy jednym, nie? Więc tak, na dobrą sprawę, jak tak. człowiek zrozumie to, że wszyscy jesteśmy jednym, jakby nie ma się od czego rozstawać, nie? Jedność się nie może od siebie rozstać, nie? Więc, no ale tak chcemy się z tym z wami podzielić, nie? Bo nie zawsze wiemy, jak o czymś myśleć, nie wiemy, jak myśleć o rozstaniu, tak? Tak. My mamy już to doświadczenie teraz i przez to przechodzimy, a na dobrą sprawę już przeszliśmy. To są już takie, wiecie, podsumowanie i formalności. Natomiast mamy taką nadzieję, że wy wyciągniecie coś z tego. I tak, tyle. Ja już mogę skończyć. Masz coś jeszcze do zadania chciałabyś? Miłego elo. Buźka. Siema na rapanie. 10 minut. Miało być 2 minuty. Max 5, dobra. Gaduba.